Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej i widzimy się dzisiaj w całkowicie nowym miejscu, gdyż jak wspominałem po prostu w ostatnim odcinku, przylazłem tutaj, ubiłem tego gościa. No, było to bardzo proste dzięki umiejętności, no właśnie tej kontrolowania dźgnięć, tak, w sumie to były chyba pchnięcia, czyli dźgnięcia, no, mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. Nie pamiętam, czy na odcinku udało mi się zakupić, czy było to już po odcinku. No ale tak czy jak, właśnie dzięki niej udało się łatwo dosyć zwyciężyć, chyba za trzecim razem. Na szczęście nowego smoczego morła niczego nie było. No i cóż. Poza tym też, jeszcze zanim tego dokonałem, to powiedzmy, odnalazłem rozwiązanie na moją ślepotę. No ale zanim coś, to udało się pokonać zabójcę Shinobich, czy co, kto to tam był, je i w ogóle. Ale póki co wzmacniamy cechy fizyczne. Możemy zostać potężniejsi, w ogóle większe ilość życia i tam bodajże jeszcze tego całego, no nie pamiętam jak to się nazywa. O, pierwszy nasilnik modlitewny. Nasilnik z królików modlitewnych, który został ofiarowany przy posążku rzeźbiarza. Zwiększa maksymalność, żywotność i posturę. Posiadanie go przystoi wielkim wojownikom, okej. Mój błąd. Armia Ashiny słynie w całym kraju ze swojej zaciekłości. Jej generałowie są wyjątkowo utalentowani. Każdy z nich znakomicie opanował tajniki szkoły walki miecza maszyny. Tak więc maksymalna żywotność i postura. Wcześniej miałem 10 żywotności, teraz jest 11? Okej. Widać, że wielkich różnic co nie robi, chyba że z czasem będą coraz większe. No ale dobra. Udało się rozwiązać ten problem jej i w ogóle. Przy okazji mam też dwa poziomy, ale ich na razie nie będę rozdawał. Gdyż najprościej w świecie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Więc póki co po prostu może idźmy dalej zwiedzać, czy coś w tym stylu. Jest woda, a tam gdzie woda, tam prawdopodobnie i ryby. Ale cóż. Jest mnie. Wybaczcie, ale... No, nie wiem, co mi tu przyszło do głowy z tym, co ja zrobiłem i w ogóle. Tak więc, po prostu niewielkie, można powiedzieć, zlamienie czy coś tego typu. Ale jak widzicie, no, udało mi się pozbierać po tym wszystkim. Rzecz jasna, w dalszym ciągu próbuję wyciszyć pada, klawiaturę i inne tego typu sprzęty. Nie obiecuję, że to się uda czy coś. No więc, rozumiecie, wybaczcie za wszelkie hałasy nimi też spowodowanymi. No. No nie ma to jak wleść w wioskę pełną oponentów. No cóż, no. Muszę przyznać, że trochę trudno mi się skupić jednocześnie na walce i na komentowaniu wszystkiego, więc... No cóż. Nie zdziwcie się, jeśli naprawdę będę mało mówił czy coś. I olej, dobra, nic nowego. Ale tu się zaczynają chyba już jakieś większe problemy. Co? Tam pożar, tutaj jakiś przeciwnik, którego chyba bym nie chciał spotkać. Ale niestety będę miał konieczność, więc jeszcze zanim pójdziemy na starcie z nim, wezmę jedną tableteczkę, żeby mnie trochę podleczyło. No nie, no oczywiście musiał mnie... A nie, bo to nie on, tylko jego... pomocnicy. No, będzie wyzwanie jak nic, patrząc na to, że ja w ogóle w to grać nie potrafię. A co dopiero jak mam walczyć z nowym oponentem. Tak. Może nie bije aż tak dużo, jakbym się spodziewał, ale... Ale jak nic, zanim się nauczę jak chruchów, to mogę zginąć. Chociaż... Wiecie co, jego rozmiar? Nawet po prostu powiedział, że sugeruje mi, że może dobrym wyborem przeciwko niemu byłby toporek, gdyby nie fakt, że on się tak długo ładuje. Więc wiecie co? Spróbuję go usmażyć. Chociaż, czy jest to konieczne? Prawdopodobnie nie było konieczne i w ogóle, więc... Yeah.
nie wiem, jak to mam skomentować, bo było to ciekawe. Starcie na pewno. I co mamy? Było. Ale cóż, pozbyłem się większości swoich możliwości. A tu mamy ludzi z tarczami, więc... Ale zanim nawet nim się zajmę, to... Łucznicy. One są dużo groźniejsze w moim odczuciu. No i... Nie będę ukrywał. Dzisiaj jestem napełniony optymizmem, gdyż znalazłem przejście. Moja ślepota, jak widzicie, jest jednak uleczalna. I w ogóle tylko... Ta woda dalej mnie intryguje, czy... Można tam jakoś bezpiecznie, albo pseudobezpiecznie, ale po prostu wejść. Sprawdzimy później, bo na razie mnie bardziej interesuje ten płonący zamek? Tak, to chyba jakiś rodzaj zamku. Wszystko tu płonie oprócz drzewka. Dobra, może jednak nie tak oprócz drzewka wszystko, ale jednak... Jest jakieś przejście dalej w ogóle, więc... A pozwólcie, że sprawdzę jeszcze to miejsce dokładnie, zanim pójdę gdzieś dalej. A kogoś bym ominął. No proszę. Father. It's you. I'm afraid I made a bit of a blunder. Perhaps the years have finally caught up with me. Oh yay. Don't bother tending to my wounds, no point. It's too late. Jezu, nie. To takie smutne. You must take this. Klucz do ukrytej świątyni. Super. Otrzymany od Sowy klucz do ukrytej świątyni w posiadłości rodu Kirata. Tajna świątynia jest położona na samym tyle posiadłości. Druga zasada. Pan jest wszystkim. Chroń go za wszelką cenę. Jeśli zostanie porwany, zrób wszystko, by go uwolnić. Oj. Take the back entrance through the cemetery. That's your way in. Understood. Wolf, never forget the Iron Code. Yes. The Master is absolute. Wolf, protect your master with your life. Jest nie. Ojcze, nie umieraj. Father. No cóż... Head to my left and follow the cliff. If I go through the cemetery, there will be a path to the inner estate. Leave it to me, Father. No i się wziął, umarł. No i oczywiście zapalili wyjście, żeby nie było, że nagle chce iść jakoś inaczej. Nie ma, nie ma. Jest jedna droga. I to jest jedna słuszna trasa. Wow, nie, ta gra jest super. Będę się powtarzał może jeszcze często z tym wszystkim, ale ja nie mam zamiaru... Nie! Nie wierzę. Czyli jednak w tej wodzie można było pływać w ogóle. Wiecie co, no wróciłbym się tam w ogóle, ale... No tak jakby jest już trochę za późno na to. Ale czemu ja spadłem? Teraz muszę płynąć z wodą. Albo chociaż spróbować... Nie byłbym dobrym Shinobim jak nic. Chociaż... Żeby to było to miejsce, o którym myślę. Nie wiem, nie, jednak nie. Ale nie będę ukrywał, nie spodziewałem się, że tutaj taka akcja się po prostu stanie. To nie umniejsza tego, że... Wow.
Nie wiem, czego się spodziewam po tej grze. If anyone's gonna get out, their only choice is to use this cave. Don't let a single rat escape. Lord Zuko's orders. I know. I don't mind at all. I can't stand selfish bastards who leave everyone else behind at the first sign of danger. Dzisiaj już wiem, którędy musimy uciec. To wiecie co? Może nawet bym poszedł i się ich pozbył zawczasu. Ja. Super. Nie no, gorzej być nie może. Po prostu. Pod kątem oponentów. Jest łucznik, jest gościu starczą i jest stoporem. A żeby nie było tych stoporem, nie potrafię pokonywać jakoś tak bezstratnie. No chyba, że robię to coś właśnie w tym stylu. Chociaż jak widzicie, nawet w sytuacji tego typu nie wychodzi mi to najlepiej. Chyba jedni oponenci z tych takich standardowych, o ile da się tak klasyfikować oponentów, których nie potrafię pokonywać. No ale za to kościoły z tarczami, czy chociażby łucznicy są dosyć prości. Uj, ciemno się zrobiło. Tylko czy to jest droga, którą ja mam iść? O, ale fajne. Czyli, że jednak, tak. Chyba dobrze jednak zdecydowałem. No cóż. I mamy posążek. Nie wiem, czy mnie to bardziej cieszy, czy bardziej niepokoi. Ale odpoczywamy przy posążku i idziemy dalej. Cóż, coś mówi, że to będzie nasz odcinek godzien miana odcinka, a nie jakieś zwykłe błądzenie w tej wewce. Dosyć ekstremalnie to wszystko wygląda, no ale... No. Dobra, wiecie co? Może zanim coś to wyeliminuję tych chociaż... uczników i takich, powiedzmy, prostszych do eliminacji, gdyż, no... Nie ma co sobie utrudniać życia przez walkę z najtrudniejszymi oponentami na start. Można pozbyć tych prostszych, a potem zająć się, powiedzmy solo w oku, więc no. Chociaż tego akurat nie wyeliminował już teraz nawet. Nie. Zmysł tchórza się uruchomił. Zik, tu za dużo. Jak nic. Muszę jakoś znaleźć albo w konkretny sposób, albo... Zresztą, co ja się zastanawiam? Przecież mam na to odpowiednie... metody walki. Proszę, proszę, wystarczyło tylko trochę ruszyć mózgiem. Albo tym, co zostało po mózgu. Jest dobrze. No, chyba już byłem. Do budynku chyba można wejść, ale nie jestem przekonany. Nie no, aż zbyt to wygląda to tak, jakbym tu miał wejść, więc no. Najpierw chciałbym zobaczyć, czy tutaj czegoś nie zostawili. Bo jednak każdy żelazny złom czy inny kamyczek jest dla mnie bardzo cenny. Chociaż, wiecie, coś z tego, tutaj tego aż tyle, że no nie wiem. Dobra, wiecie co, chyba jednak miałem wejść do budynku teraz, jeśli chcę sobie pozwiedzać. Jeśli tam wszystko prowadzi dalej, no to nie ma przebacz. W budynku musi być coś takiego pobocznego całkowicie. Super, znowu boskie konfetti. Nie wróży to raczej zbyt dobrze o tym, co możemy tu spotkać, ale kto wie, kto wie. Może coś tylko na zasadzie, a niech coś sobie znajdzie, kiedyś mu się przyda. Bo gry mogą mieć znajdźki właśnie na dwa sposoby stworzone. Albo tu znajdziesz to, co potrzebne, albo na zasadzie, a jeśli to znajdziesz, to będziesz miał gdzieś indziej trochę przyjemniej. I
Proch gaśniczy, no to akurat nie mam co do tego wątpliwości. Prochy gaśnicze były tu takie przydatne, że no... nie powinny być, no ale oczywiście ja wielkomyślnie nie korzystam z nich. Do tej pory nie wiem po co, ale... wiecie co? Mi się wydaje, że... tutaj poznamy prawdę o tym całym... no pamiętacie tego umierającego gościa tam... mi się wydaje, że właśnie tutaj poznamy go jakoś tak dokładniej, bo... tutaj dosłownie ktoś stoi, kto jest aż zbyt podobny do niego, w moim odczuciu. Ale może to nie on, może to ktoś inny. You've done well to come this far. For a rogue, you are a worthy shinobi. My duty is to protect the young lord, Lord Kuro. Lord Ishin would never forgive me should I fail. Let us fight together! Ah, okay! O Jezu, jakiś znowu boss czy coś. Ale nie będę ukrywał, nie jestem w stanie myśleć jakoś tak. Uwaga, uwaga, tylko słuchaj, nie jestem w stanie myśleć trzeźwo o pijaku. Aha. Nie, to nie będzie łatwe starcie. Chociaż, wiecie co? On pije alkohol, może... trucizna. To jest to miejsce, gdzie wspominali o truciźnie. Jak nic. Nie, ja muszę wspomnieć tego gościa. Nie chcę, żeby on zginął. Oha. Daj, nic sobie stucizna. Prawdopodobnie on tu ma zginąć czy coś, ale... nie. Nie, to nie będzie łatwe starcie, jak nic. Oj! No cóż, to chyba było tyle. Jeśli chodzi o pierwsze spotkanie z pijakiem. Chociaż nie, zapomniałem, jeszcze mam jedno wskrzeszenie. Raczej z góry ustalone, kto wygra. Patrząc na to, że to moje pierwsze spotkanie z gościem. I jeszcze patrząc na to, że... no, mam tylko jedną tabletkę. Nie no, wiecie co... uwielbiam takie w ogóle epickie spotkania i inne tego typu rzeczy, ale... obawiam się, że może to się skończyć tak, jak zawsze się to kończy. W moim wykonaniu, kiedy pierwszy raz spotkam jakiegoś oponenta. Ale cóż, nawet jeśli tak będzie, jestem tak zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć ostatnio. I nie poddam się, dopóki... w jakiś sposób nie pokonam tego pijaka. Więc dzisiejszy odcinek chyba wiadomo, na czym będzie polegał. Chociaż kto wie... kto wie? W sumie to już taki dosyć częsty tekst powiedziany przeze mnie. Ale może jednak nawet okaże się, że uda się go pokonać. Bez marnowania całego odcinka na to. Super. O, ja może od razu już usiądę do odpoczynku. Fajnie by było, gdyby miał jakieś tam, powiedzmy, wytyczne co do walki z nim. A niestety, no póki co muszę iść w własnych siłach. To, co wiem, to, że mam tam niewielkie, bo niewielkie, ale wsparcie. Jeśli może gdyby udało mi się, powiedzmy, utrzymać tamtego gościa przy życiu, to by się udało także to jeszcze lepiej zrobić. No super. Zmarnowałem jedną życie typorka.
Ok. Trudno by musiał z tą raną jakoś żyć. Chyba znalazłem sposób, jak tutaj bezpieczniej przejść przez to wszystko. Ale nie będę nic mówił, zanim nie dowiem się, że naprawdę tak odkryłem sposób, nie odkryłem sposobu. Jedyne, co teraz mogę powiedzieć, to to, że mam wszystkie trzy tykwy. Wyczyńcze. Ale kosztem tego, że nie mam żadnych tabletek. Żebym znalazł coś, czego nie powinienem znaleźć, a jednak to zwykła sakiewka. Chociaż, kto wie. Dobra, już często się powtarzam z tym, kto wie. Chociaż prawdopodobnie jest szansa nawet na to, że znalazłem przejście ułatwiające mi całe starcie. Może jest to sposób na zranienie pijaka? Czy przed ścięciem bójki? Nie. On siedzi tak, że nie da się tutaj, powiedzmy, nawet go podejść ani nic, więc no. Odkryłem po prostu niewielką znajdźkę, nieznaczącą za dużo. Co najważniejsze, prawdopodobnie nie pomagającą mi w żaden sposób z czymkolwiek. No ale znalazłem. I z tego powodu powinien być z siebie dumny czy coś. Done well to come this far. For a rogue, you are a worthy shinobi. My duty is to protect the young lord, Lord Kuro. Lord Ishii would never forgive me should I fail. Let us fight together! A więc cóż. Kolejny raz to samo. Dobra, przez chwilę mam spokój od pijaka przynajmniej. Więc jeśli on się zajął pijakiem przez chwilę, to mogę zestawić wszystko, żeby już nam nie przeszkadzało w bitwie. O 4 punkty umiejętności, nieźle. Dużo tego nachomikowałem, musicie przyznać. Czyli, że on zawsze zawodzi. Jak jest moim problemem. Może trochę zbyt się skupiam znowu na gadaniu. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że jego ciosów nie można parować, więc... No ja może najprościej w świecie zwieję. Tak. Stara dobra technologia ucieczkowa jest najlepszym chyba rozwiązaniem na obecny moment. No, nie wiem jak ja mam go wykonać. Więc... No dzisiejszy odcinek może jednak nie będzie taki treściwy jak się spodziewałem. Chociaż może też być lepszy niż... No, niż nie spodziewałem. No dobra, no. Po prostu może być i tak lepiej niż bym mógł podejrzewać. W sumie dobrym pomysłem mogłoby być też nauczenie się jakichś nowych technik związanych z tymi protezami, czy chociażby... No tutaj są jakieś ciekawe... Mogę tego żałować, ale niech będzie. Okej. Okay. Czyli nie wiadomo, co to powoduje. I symbole ducha, więc w sumie tak naprawdę to nic takiego nowego.
skok z odbiciem. Dobra, wezmę w sumie tanie, to może nawet... Gdybym to wziął jako pierwsze, to bym teraz mógł opanować sztukę walki w skoku, nie? Jak nic... Trochę straciłem na tym wszystkim, ale... Nie będę się oskarżył czy coś, ja gry nie znam, więc dam to całkowicie nowość. Zobaczcie taką chwilę w nieobecność, no ale jak zwykle musieli przyjść rodzice. No. Tak więc... Nie będę nic więcej może mówił na ten temat. Po prostu muszę jakoś sobie z tym wszystkim poradzić, a nie wiem. Nie wiem jak po prostu. Ten gościu w moim odczuciu jest... Możliwe, że nawet trochę... Ponad moje możliwości. Nie wiem. Nie będę was okłamywał, nie wiem. Nie mam po prostu pomysłu, jak mogę, powiedzmy, go pokonać, więc... Tak ciągle się zatrzymuję i myślami odchodzę daleko, ale może nie było konieczne i w ogóle najlepiej było, gdybym nie myślał o tym, tylko próbował swoich sił w starciu z nim. Tak po prostu. No cóż, jak już niejednokrotnie wspominałem, nie jestem najlepszym komentatorem, więc zostawmy to może komuś innemu, żeby ocenić i komentować to, co się dzieje. Ja po prostu teraz na szybko podejdę tam do tego gościa i spróbujmy raz jeszcze pokonać pijaka. Dobra, nie powiem wam nic szczerze o tym, dlaczego mi Facebook znowu coś tam wysłał sygnał, czy coś. W szczególności, że nie wiem czy wiecie, ale uwaga, uwaga, spoiler. Facebook mam wyłączony. Może mój błąd to jest to, że nie pomagam mu z pijakiem bezpośrednio, żeby go jak najbardziej osłabić. Jeszcze tamten gościu żyje, tylko zajmuje się tym wszystkim dookoła. Tak, prawdopodobnie to jest jeden z moich błędów. Ale cóż... No nie, nie, nie. Znowu przyrzeczenie z Dark Souls'u spodobało, że zmarnowałem tykwę. Tak więc zostaliśmy sam na sam pijak, po raz kolejny. Ale przynajmniej tym razem mam, są jeszcze pastylki, więc... No wiem, może tym razem uda mi się wyjść zwycięsko nawet z tego spotkania. Także jak mówiłem, najlepiej będzie, jeśli po prostu się trochę uciszę i spróbuję go pokonać na swój sposób, powiedzmy. No, nawet bez gadania, dlatego no, pozwólcie, że naprawdę się skupię na bitwie. Tak było blisko. Dobra, nie mam już niczego.
jestem na jedno uderzenie od gościa. Więc prawdopodobnie... O! Wow, jej. Nie. Dobra, teraz już naprawdę wyłączam mikrofon nawet. Nie chcę po prostu się rozpraszać w jakikolwiek sposób tym, że jakiś dziwny dźwięk wydawał czy coś. No i... Dobra, wiecie co? Chciałbym jeszcze tutaj normalnie pokazywać i w ogóle wszystko, ale... O, pomysł losu dostałem, super. No ale cóż, chciałem wam jeszcze pokazać moje wielkie, no, niepostrzeżenie wszystkiego i tak dalej, wielką jedną lamę, którą żebym spowodował. Więc... Nieco, chyba... Może tutaj? Chyba wiecie co, wybaczcie, ale... Kojarzę, że chyba coś gdzieś znalazłem wcześniej, ale pewien nie jestem. Więc no... Pozwólcie, że trochę połazimy po tych wszystkich posągach i w ogóle... Może znajdę to, co chciałem wam pokazać, może nie. Nie no... Nie, i... To naprawdę zaskakuje. Taki malutki, powiedzmy... Bonus od strony technicznej. Nagrywam Sekiro. Mam łączonego OBS-a. Sekiro, jeszcze tam Audacity na wszelki wypadek, gdyż no nie ufam OBS-owi co do wychwytywania mojego głosu i czasami powiedzmy wolę wrzucić plik z Audacity z moim głosem zamiast no słuchać swojego gadania na OBS-ie. A zużycie procesora jest niższe, kiedy używam tylko OBS-a. I do tego gram w gry dużo mniej wymagające. Obecnie wynosi ono 0,9%. Nie wiem, czy Sekiro jakiś tam, nie wiem, ma jakiś, powiedzmy, schemat zmniejszania zużycia procesora, czy co? Ale mniejsza o to. Po prostu jest zaskakująco niskie. Zresztą niejednokrotnie wam już marudziłem o procesorze i innych takich rzeczach. Dobra. Miałem do pokazania. Dobra, już pamiętam, gdzie to było, co chciałem wam pokazać, więc zaraz tam będziemy, tylko pozwólcie, że odpocznę i w ogóle. Nie, ale jak nic, brawo ja za moją no głupotę z tym, że taki kawał drogi przebiegam tylko dlatego, że nie pamiętam, gdzie jest. To coś, co chciałem wam pokazać. Więc tak. Nie jestem pewien, powiedzmy, co do tego. Co, jak i gdzie, że tak to nazwę? Ale jeśli się nie mylę, gdzieś tutaj widziałem ostatnio jakiegoś gościa. Jezu, gdzie on był? Nie no, błagam. Nie mogę wyjść z tego idiota, który mówi, że kogoś widział, a teraz nie może go znaleźć. No przecież dobra, już teraz wyszłem takiego idiota. A, jest, widzicie? Mówiłem, że gdzieś tu był. I know you. Yeah. You're that good Sir Shinobi, sir. Well, I haven't seen you since, well, since that night. Tamtej nocy. Do tej pory nie wiem, o co chodzi, ale wszyscy mówią tamtej nocy. Hmm? You don't remember? Oh, I see. You don't remember. Listen, sir, you and I, no, we've met before. I was a thief back then. No tak! Co ten gość jest, jak mogłem skojarzyć? Now? I'm an upright and honest merchant. Only problem is, I'm broke. And being broke, I don't have anything to sell. So, good sir, po prostu tamta noc to jest wspomnienie, którego nie pamięta. On, okej. I'll stock something useful just for you. You bet I will. Czy bolało tamtej nocy? Jest to wszystko teraz... I'll tell you all about that night. What do you think? Pretty good deal, right? Jej, nie, dopiero teraz zaczynam to wszystko łapać, jest nie, jak ja mogłem tak nie zauważyć wcześniej, dobra, płacimy mu za informację, nawet nie wiem, co to będzie, ale... Here's some coin. Thanks, good sir. Now talk. Yes, of course. That night. So my gang broke into the Hirata estate. Now, as you're aware, the Hirata family is part of the Ashina. Now, normally they'd...
mop the floor with petty thieves like us. I mean, no sweat. Mm. But it just so happens we broke in during a battle. Yeah. Almost all the young samurai were away from home, and it was a prime opportunity. Then we started a fire and cleaned out the place. That there's when I met you. You were looking for something. At least, that's what it looked like to me. Well, that's all I know about that night. I see. Yeah. Look you're making now. You had that same look on your face that night. You still looking for something? Listen. Good sir. For a price, I might be able to tell you some other tidbits you might find useful. For a price, of course. I'm a merchant now, you know, sir. Sto monet? Wiecie co, nie interesuje mnie tego informacji, więc będę wydawał na to kasę, może cię mnie nazwać głupcem czy coś, ale no. I'll buy some information. Thank you very much for your patronage. Since you're a shinobi, I'll give you some information about shinobi tools. If you could. Now, I've seen this tube. A tube with fire blasting out of it. Huh? Aha. When we broke into the Hirata estate, one of my pals nabbed one. Ciekawe. That's the sound the fire makes when it blasts out. Okay, ale... Ja tu mam. One. I'll tell you that... What? I said I already have one. Oh, okay. To ciekawe. Well, that's a shame. That one's on me. Olej. I'll procure some goods with the coin. Look forward to it. Good. Czyli dostaliśmy olej za 150, no. Także to pierwsza rzecz, którą udało mi się znaleźć. Brawo, ja czy tam... Jak chcecie, możecie też... Wołać brawo do siebie, do gry, czy cokolwiek za to, że w końcu ślepota jakkolwiek mi minęła. A druga rzecz to... No. Zaraz będziemy mogli podróżować dalej chyba z... Wątkiem głównym, albo prawie głównym, no nie wiem jak to nazwać. A po prostu w tej lokacji będziemy mogli dalej pójść. Tylko oczywiście musiałem to zrobić tak, że mnie znowu zauważono, więc pozwólcie, że... No pozwólcie, że trochę... Najprościej mówiąc, naprawię swoje błędy. Więc... No. Dobra. Jeszcze tego... Gościa tylko tam, który... Poczekajcie, znowu wyobrażam do pokoju. No więc jesteśmy już przy tym momencie. Otóż patrzcie, czego nie zauważyłem. Po pierwsze, jaszczurka. Więc nowy przeciwnik, ale to nieistotne. Ale właśnie jest tu zejście na dół. I nawet jest to oficjalne zejście, gdyż patrzcie, jest tu posążek. No oczywiście moja ślepota była tak wielka, że nie mogłem tego znaleźć. Więc cóż... Mam nadzieję, że nie wrzeszczyliście już do monitora czy coś, gdyż no... Przynajmniej od nikogo nie dostałem informacji, jakoby się wściekał, czy tam martwił na moją ślepotę. A oczywiście siostra musi głośno śpiewać. Ale widzicie... Tak to ze mną jest. Przejście było bardziej oczywiste, niż mogłoby się wydawać, ale nie, oczywiście ja jestem ślepcem, nie mogłem go zauważyć. Jak z nim po skoku. Jest. Dopiero teraz mi tego wszystkiego uczą? Przecież ja to już zrobiłem dużo wcześniej. Także no, widzicie. Ostatnio chyba byliśmy tam właśnie. Widziałem to miejsce, albo tak przynajmniej mi się wydaje.
No, może nie tutaj bezpośrednio, ale gdzieś byliśmy w okolicy, więc... Co to za... Co to za wąż? Co to miało być? Okej... Mamy 40 minut, także no... Mam nadzieję, że pokazałem wam wystarczająco dużo nowości. Bo na tym się kończy odcinek, no ale mam nadzieję, że było warto, miło i w ogóle. No ja jestem Starkey jak zwykle. No zobaczymy w następnych odcinkach. Hej!